Wydawało ci się, że gest OK będzie pozytywnie odbierany na całym świecie? Sprawa jest dość skomplikowana. Na przykładzie tego gestu pomówimy o tym, jak drobne detale w ułożeniu dłoni i palców mogą diametralnie zmienić znaczenie danego znaku. Witam na czasie dżentelmenów. Nazywam się Łukasz Kielban, a dziś pomówimy o geście OK i jego odmianach w serii Pułapki gestów. Gestami zajmujemy się, gdyż odgrywają one bardzo ważną rolę w spotkaniach i rozmowach w cztery oczy. Jeśli znajdziesz się w gronie osób z innej kultury, nie tylko powinieneś umieć porozumieć się słownie. Twoja mowa ciała również powinna być dopasowana do rozmówców. Dlatego to kluczowe, żebyś wiedział, które znaki używane przez nas na co dzień mogą sprawić ci kłopoty za granicą. Ważne też, żebyś rozumiał, co sygnalizują ci rozmówcy swoimi rękami. Nie musisz od razu stosować typowej dla nich mowy ciała, ale lepiej wiedzieć, kiedy są do ciebie nastawieni przyjaźnie czy neutralnie, a kiedy wrogo. W poprzednim odcinku omówiliśmy pokazywanie kciuka i palca środkowego. Jeśli jeszcze nie widziałeś tego odcinka, koniecznie kliknij powyżej. W swojej różnorodności nie umywają się one jednak do bohaterów dzisiejszego odcinka. Tym razem omówimy jeden z najbardziej różnorodnych gestów, polegających na stykaniu palców opuszkami. Gest OK to jego najpopularniejsza u nas wersja, ale to tylko wierzchołek góry lodowej. Jeśli podoba Ci się ta seria, gorąco zachęcam do wsparcia mojej pracy w serwisie Patronite. Dzięki patronom o wiele łatwiej mi prowadzić regularnie czas dżentelmenów. Zachęcam też do zakupu mojej książki. To również jest dla mnie gest wsparcia. Złączony kciuk z palcem wskazującym przy wyprostowanych pozostałych palcach jest dla nas bardzo czytelny jako sygnał, że jest dobrze, ok, znakomicie, czy coś nam smakuje itd. To znaczenie jest mocno rozpowszechnione nie tylko w krajach anglosaskich, ale też tam, gdzie wpływy Stanów Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii są znaczne, na przykład wreszcie Europy, ale też Chinach czy Indiach. Dość specyficzne w porównaniu z innymi gestami jest to, że ten ma swoją nazwę. OK lub po angielsku A-OK, a nawet historię. Został on wprowadzony w Stanach Zjednoczonych w połowie XIX wieku, kiedy Martin Van Buren ubiegał się o reelekcję na stanowisko prezydenta kraju. Nosił on przezwisko Old Kinderhook, a nasz gest oddaje te litery, przynajmniej mniej więcej. Stosowano go więc jako symbol kandydata i jego wyborców. Z czasem gest ten przyjął się jako wyraz pozytywnych emocji. Zaczął być łączony z rozwinięciami w stylu all correct, co jest bardziej fonetycznym zapisem wszystko w porządku. Skrót OK został z nami na stałe w języku zarówno mówionym, jak i ciała. Następnie Anglosasi rozpowszechnili go na całym świecie, ale ponieważ jest on zbliżony do wielu innych gestów z innych kultur, nie zawsze jest odbierane pozytywnie. Gestów mających swoje polityczne znaczenie jest znacznie więcej, ale szerzej o tym pomówimy w kolejnym odcinku tej serii. Najbardziej spektakularny błąd możesz popełnić jadąc do Brazylii, pokazując napotkanym ludziom OK. Zrobił tak m.in. Richard Nixon, gdy odwiedzał Rio de Janeiro w latach 50., będąc jeszcze wiceprezydentem. Ponieważ w tym kraju oznacza to odbyt, i różne skojarzenia z tym związane, dyplomata wywołał sporą burzę w tłumie, który przyszedł go przywitać. W Brazylii gest ten ma tę samą moc, o ile nie jest silniejszy, co środkowy palec w innych krajach. Nigdy go więc tam nie pokazuj. I to jest dobry moment, żeby zwrócić uwagę na znaczenie detali w gestach. Rzecz jasna, bardzo ważna będzie tutaj też mimika. Często po niej poznasz, czy masz akurat do czynienia z negatywnym, czy pozytywnym gestem. Na przykład na Bliskim Wschodzie można spotkać ten gest, wyciągnięty w kierunku rozmówcy, używany do podkreślenia słów. Ale też na przykład, gdy komuś chcemy pogrozić. Gwałtowność tego gestu będzie nam sugerowała, jak groźna jest sytuacja. Również Hiszpanie stosują ten gest, by podkreślić mówione słowa, ale niekoniecznie przy negatywnych emocjach. W krajach zachodnich może on czasem oznaczać po prostu zero lub nic.
A z kolei Włosi używają go do pokazania, że chcą wypić espresso i robią to z wielkim namaszczeniem. Częściej negatywny przekaz będzie miał gest odwróconego OK przy złączonych pozostałych palcach. Tak Turek nazwie kogoś homoseksualistą, a Włoch powie ci coś w stylu już ja ci pokażę, albo niech tylko cię dorwę. Zwróć uwagę na detale gestu i mimikę, bo mają one tutaj znaczenie. Niekiedy mówi się również, że w Niemczech ten gest jest negatywnie odbierany, choć niekoniecznie odwrócony. Ale to raczej mit lub najwyżej regionalizm. Niemniej u naszego sąsiada popularna jest pewna dziecinna zabawa, zwana Reingekunkt, co oznacza mniej więcej spoglądać do środka. Polega na tym, że podpuszczamy kogoś, aby spojrzał w oczko naszego gestu, a jak to zrobi, możemy go uderzyć pięścią w ramię, czasem wcześniej kreśląc na nim krzyż palcem. Wbrew pozorom bywa, że też dorośli się w to bawią. Dla odmiany w Japonii funkcjonuje zupełnie niezwiązane z powyższymi znaczenie. Tam odwrócone OK po prostu oznacza pieniądze, gdyż O przypomina tutaj monetę. I niekiedy przekrywa się ten gest daszkiem z dłoni dla dyskrecji. I używa się go, gdy chce się powiedzieć, że coś ma związek z pieniędzmi, ale nie chce się o tym mówić głośno. Wszystko wskazuje na to, że gest OK ma swoją bardziej pierwotną wersję, a jej związek widać choćby we wspomnianym wcześniej podkreślaniu słów w Turcji czy Hiszpanii. Gest ten polega na połączeniu wszystkich palców opuszkami i również tym gestem w wielu stronach świata intuicyjnie wspiera się to, o czym się mówi. I raczej wszędzie będzie to odbierane neutralnie. Choć na przykład w Polsce nie wyodrębniamy tego gestu, nie powinien on nikogo zaskoczyć, gdy go zobaczy. Ale to nie jedyne zastosowanie i znaczenie. W krajach Bliskiego Wschodu i w Egipcie uniesiona nieco w górę dłoń z palcami połączonymi opuszkami oznacza poczekaj chwilę, to zajmie tylko minutkę, zaraz ci pokażę. Zobaczysz to na przykład, gdy sklepikarz zamierza wyszukać dla ciebie towar na zapleczu. W podobnym znaczeniu może jednak też nabrać negatywnego ładunku, gdy jesteś niecierpliwy lub robisz coś nieodpowiedniego. Ktoś może próbować cię w ten sposób zatrzymać. Powolnie uniesiony i opuszczony ma uspokajać, a wyciągnięty gwałtownie ma wywierać presję, jako uważaj sobie. Notabene pokazanie ci otwartej dłoni w geście stop byłoby tam obraźliwe, ale o tym pomówimy innym razem. We Włoszech znajdziemy podobne znaczenie tego gestu, ale tu dosłownie oznacza co? Che cosa? Co to jest? Które może być zupełnie neutralne, ale w zależności od kontekstu może nabrać negatywnego ładunku. Czego chcesz? Zwróć uwagę, że Włoch będzie bardziej poruszał tym gestem niż mieszkaniec Bliskiego Wschodu. W wielu krajach trafisz jednak na jeszcze inne znaczenia. Dla przykładu, już gest OK, przytknięty do ust i z pocałunkiem odesłany od siebie w powietrze, oznacza, że coś jest wyśmienite. Mimo że kojarzymy go z Włochami, częściej spotkamy go w innych krajach europejskich. Jako symulację gestu z Italii. W samych Włoszech raczej wykonuje się ten gest wszystkimi palcami złączonymi. Podobnie, choć bez całusa, jest w Turcji. Najczęściej odnosi się to do jedzenia. I skoro jesteśmy już przy jedzeniu, podobnym gestem można sygnalizować, że jesteśmy głodni albo że chcemy iść coś zjeść. Na przykład proponując komuś dołączenie do nas. W tym wypadku złączone palce kierują się do ust ruchem w tym i z powrotem. Będzie to czytelne w bardzo wielu krajach świata, bo wprost symuluje wkładanie sobie jedzenia do ust. Ale bywają wyjątki. Na przykład Niemcy symulują jedzenie łyżką, a Kolumbijczycy jakby przywoływali jedzenie machając w kierunku ust czterema palcami skierowanymi ku górze. Ciekawe, który z tych gestów sam stosujesz. Gest złączonych palców może mieć jeszcze inne, nie mniej istotne znaczenia. Włosi, Hiszpanie czy Brazylijczycy pokazują tak dłonią skierowaną ku górze, że czegoś jest dużo. A jeśli jest bardzo dużo, robią to obiema rękami. Potrząsają dłonią, a nawet na koniec rozwierają palce z dźwiękiem pff, żeby podkreślić skalę. Zrobią tak na przykład, żeby opisać ilość osób w restauracji, tłumy na koncercie czy na ulicach.
Żeby było zabawnie, Włosi potrafią odróżnić gest sugerujący, że czegoś jest dużo, od gestu mówiącego, że byli lub są sami jak palec. Robią to wyciągając dłoń ze złączonymi palcami skierowanymi ku górze i zsuwają ją raz z wysokości oczu na wysokość łokcia, albo po prostu trzymają wyciągniętą przed sobą rękę, niekiedy kręcąc nią. A to sarkastyczny charakter i używa się na przykład, gdy dajemy komuś znać, jak się czuliśmy, gdy czekaliśmy na niego, gdy ten się spóźniał. Podobnie jest w Kongo. Gest złączonych palców będzie oznaczał, że czegoś jest mało. Częściej jednak odnosi się do dużych ilości. Na przykład ten gest otwierany i zamykany w górę oznacza strach. We Włoszech i krajach latynoamerykańskich sugeruje się coś w stylu boisz się? Kiedy go natomiast obrócimy poziomo, będzie to dość uniwersalny gest w krajach zachodnich, oznaczający bełkot, paplaninę, czy dość nieuprzejmą zachętę, żeby ktoś przestał mówić bla bla bla. Na koniec można jeszcze wspomnieć o pocieraniu opuszkami palców o siebie, co w krajach zachodnich i w Rosji będzie odczytane jako pieniądze czy coś drugiego. I tym sposobem przeszliśmy od gestu OK, który odwrócony w Japonii oznacza pieniądze, do oznaczającego to samo pocierania opuszkami palców w naszej kulturze. Jest to jednak tak naturalny gest, że z pewnością ma jeszcze wiele znaczeń w różnych stronach świata. Jeśli jakieś znasz, koniecznie napisz w komentarzu. Po spisaniu tych wszystkich znaczeń mam nieodparte wrażenie, że ludzie jakoś podświadomie przykładają pewną symbolikę do połączonych opuszkami palców, jakby sam ten gest miał specjalną moc i wzmacniał ich przekaz. Nie znam się jednak na takich wierzeniach, więc gdybyś miał jakiś trop, chętnie go poznam. Podsumowując, gest OK, okraszony uśmiechem, będzie pozytywnie odebrany raczej wszędzie, oprócz Brazylii. Tam na niego uważaj. Zwracaj też uwagę na ten gest, jeśli jest pokazywany tobie odwrócony i czy nie towarzyszą mu grymasy. W innych wypadkach będzie bardziej podkreślał wypowiadane słowa. Z kolei w krajach arabskich, gdy go zobaczysz, po prostu poczekaj. Daj znać, czy ci się podoba ta seria, a jeśli tak, zachęcam gorąco do wsparcia Czasu Dżentelmenów na Patronite. W tym miejscu też serdecznie dziękuję moim patronom. I do zakupu mojej książki Charakter, przewodnik mężczyzny z klasą, w której mocno wchodzę w temat pracy nad sobą. Ja tymczasem na tym kończę, a my tradycyjnie widzimy się w kolejnym filmie. Zatem pozdrawiam i trzymajcie klasę. Cześć! Swoją drogą, ciekawe, czy jest gest na trzymanie klasy. Może to jest właśnie ten gest.